drogie, cudowne, wspaniałe kandydatki na boginie. Cudowne kandydatki na posiadanie księcia. Mam do poruszenia temat, który dla mnie, mężczyzny, wcale nie jest prosty. Ale istnieje coś takiego jak głęboki, wewnętrzny szacunek. Szacunek do świata. Ten świat jest cudowny i ten świat należy szanować. Ten świat należy szanować we wszystkich jego przejawach, martwych i żywych. Nie tylko żywych, nie tylko motylka należy szanować, nie tylko kotka należy głaskać, nie tylko króliczka, czy futerko z króliczka. Ten świat należy szanować we wszystkich jego przejawach, również martwych. To, co czyni z kobiety boginię, księżniczkę wyjątkową, to jest ten wewnętrzny, głęboki szacunek. I jeżeli taka kandydatka na księżniczkę, na boginię, prezentuje na YouTubie swoje cudowne części garderoby, które mają służyć na podniesieniu zachwytu nad jej osobą, czyli te wszystkie delikatne fatałaszki, te ciuszeczki, te wstążeczki, te no same wiecie co, te takie drobiażki. To nie dość, że one mają być uprasowane, ładnie złożone, ale podejście do takiego ciuszka, do takiego fatałaszka ma być połączone z głębokim, z niezwykle głębokim szacunkiem. I jeżeli taka prezenterka na YouTubie, która pretenduje do bogini, pretenduje do miana niezwykłej księżniczki, prezentuje swoje ciuszki, pokazuje swoje buciki, tę najcenniejszą część garderoby, której nigdy za dużo. Tę część garderoby, która jest dla kobiety otulającym jej stópki elementem, gdzie ci faceci są gotowi wypić zdrowie dam z ich pantofelków. Kiedy ona prezentuje te swoje pantofelki, a następnie bierze taki przecudny Gucciego, Coco Chanel czy Vagabunda i pierdut rzuca za siebie, bo pokazała publiczności, to kochani, to cały czar po prostu pryska. I dlatego, drogie panie, uważajcie, gdyż jeżeli w pewnym momencie wam się przełączy i wam zawiedzie na chwilę jakaś ta drobniutka zapadka wam się tam w mózgu przestawi i nagle niechcący wam się wyrwie zakręt, to cały czas prysuł. Jeżeli nagle wyrwie się wam wasze zachowanie, to niestety, ale te lata szkolenia, jak być boginią, szlak trafia. I dlatego, drogie panie, szacunek do wszystkiego dookoła, a przede wszystkim do księcia z bajki.